do moich dziewczynek. Któż to może być? Surprise! Mateusz, nie spodziewałam się ciebie, ale zapraszam serdecznie. Moja śląska gościnność każe mi cię przywitać chlebem i solą. Cześć. To jest salon z prawdziwego zdarzenia. Kawał przestrzeni. Ile masz tutaj? Metrów. Ojejku, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, jaki jest metraż tego salonu, ale to nie jest tak, że potem cały dom wygląda w ten sposób. Zrobiliśmy taką wersję, że boisko jest w salonie, a potem każdy pokój jest mikroskopijny, malusieńki jak pudełko od zapałek, więc dzieci tam wchodzą na taką japońską sztukę składania Marie Kondo. Nie? Tak. Jak mają 5 lat, to już będą musieli się wyprowadzić, bo już się nóżki nie zmieszczą. To, co zwróciło moją uwagę, to na przykład wykończenie ścian i te takie panele. Mm-hmm. To jest karton gips, czy to jest drewno? To jest super patent, bo ja wiem, że to mieszkanie wygląda naprawdę pięknie, jakby to było wsadzone kupę pieniędzy, a to jest bardzo dużo... Tak. To są dobre architektki i wtedy jest dobry patent. Czyli to nie jest ani drewno, ani karton gips, tylko taka najprostsza listwa, którą się kupuje w dużych marketach budowlanych, po prostu przyklejona i zamalowana na biało. A, no proszę. 11 złotych metr. I mamy to. I ciach, i mamy to. A wygląda dobrze. Widzę, że tutaj też niezłe imprezy mogłyby się odbywać, zwłaszcza, że masz... Bywały. Zwłaszcza, że masz głośniki w suficie. Znaczy, bardziej myślę, że widoczne są obok głośników dziury na głośniki. Ale głośniki są też, że jest głośnik, tak? Tak, ale no, jak widać, mój mąż planował ich więcej. Tam też pewnie miały być głośniki. Ale jak wiesz, prowizorka to jest zawsze najbardziej stabilna rzecz w mieszkaniu. Prawie się udało. No powiem ci, kanapa, no i kanapa mega wygodna. No. A ty jesteś w ogóle takim typem domatorki? Oj, bardzo, jestem totalnie typem domatorki. Co się bardzo zmieniło? Czekaj, tak się trochę podwyższa, bo mnie pies zasłania, wiesz, nie może grać tutaj jednak, wiesz, jest szypiec. Jestem typem domatorki, ale kiedyś byłam takim imprezowym typem, który bardzo lubił być poza domem. No ale od kiedy mam dzieci, to jestem domatorem i uwielbiam tu spędzać czas. Jak mówiłam, prowizorka to jest najbardziej stabilny element domu. To są lampy, które są przytrzymane na trytrytkach od Wigilii. Nie mogę się mojego męża doprosić, żeby ściągnął. Ile masz wzrostu? 1,97 m. Zapraszam, przepraszam Państwa Fyszkę. Przydasz mi się na coś. Uwielbiam czuć się potrzebny. Och Boże, Mateusz, ty jesteś taki wysoki i silny. Dać ci krzesełko? Pozycjesz to? Ja sobie wezmę. Każdą jedną trytrytkę trzeba obsiąść. Nie, to niższy by sobie nie poradził. Boże, ten Mateusz. Takiego mieć w domu. Wchodzimy do kuchni. Proszę, zapraszam, uprzejmie proszę, królestwo. No właśnie, ale twoje królestwo, naprawdę? Nie, ja wolę pralnię. Jeżeli mam być szczera, to wolę pralnię. Mój mąż lepiej gotuje ode mnie, zdecydowanie. I robi to zdecydowanie częściej, bo on ma obowiązek u nas w domu gotowania. No proszę bardzo, a ty prania? No tak, raczej tak się podzieliliśmy. Ja lubię, jak jest czyściutko, a on lubi dobrze zjeść. Proszę, zapraszam. O, i my tu. Dzień dobry. Łazienka i połączona tak. Z sypialnią. Mhm. O, ale to jest dopiero fajne rozwiązanie. To nie jest tapeta. To nie jest tapeta, bo tapeta by namokła. To jest szkło zadrukowane. Czyli znajdujesz sobie grafikę, która ci się podoba w internecie, kupujesz ją sobie, prosisz szklarza, żeby ci to nadrukował, ciach, pyk i już, hej. Znam to miejsce z Instagrama, że ono nie służy wcale tylko do make-upu. Nie, no tu jest najlepsze światło do robienia live'ów, do nagrywania story. Jest to dobre tło, więc raz w tygodniu robię zawsze live'a dla mojej firmy, dla Le Colle. Mam firmę z ubraniami, więc tutaj robię tak zwany, wiesz, prawdziwy fashion show. Łazienka piękna, no sypialnia bardzo przytulna. Tak, ten sam motyw, który pojawiał się w łazience, czyli kwiatki nad łóżkiem. No i umówmy się, no jako rodzice dwójki małych dzieci rok po roku mamy piękne, duże mieszkanie i najwięcej czasu spędzamy po prostu w ich pokojach i tam śpimy. Więc mamy bardzo ładne, duże łóżko, z którego nie korzystamy. Ja rozumiem, że jeszcze pokoje dzieci też tu gdzieś są, przewidziałaś. Bardzo malutkie, ascetyczne. Są owszem, no ale wpadliście w takiej godzinie, że dzieci śpią, więc niestety nie mogę wam pokazać dzieci śpiących i ich pokoi. Dziękuję bardzo, że znalazłaś chwilę dla nas. Naprawdę fajna chata. Wiesz co, za każdym razem jak patrzę na konto bankowe, mówię, wow, ale mam kasę, a nie, to kredyt. To sobie myślę, ale fajna ta chata. Dzięki serdeczne, dzięki wam dziewczyny. A myślałam, że chcesz mi podać rękę. Nie, no mogę na koniec. Chciałam tylko głaskać mojego psa.
Dzięki, Maja.